Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów. Jednocześnie zapewnił, że programy rolnicze będą realizowane niezależnie od trwania procesu akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Prezes Rady Ministrów wziął udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconemu Krajowemu Planowi Strategicznemu dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To, co najbardziej boli polską wieś, to ceny nawozów. Żyjemy w okolicznościach huśtawki cenowej i inflacyjnej, wskazał premier. Już jakiś czas temu, ponad miesiąc temu, skierowałem wniosek do Komisji Europejskiej, do przewodniczącej Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej pozwoliła nam Komisja Europejska na dopłaty do nawozów. Prócz tego Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd do zera obniżył VAT na nawozy. Znieśliśmy do zera VAT na nawozy, ale tutaj w przypadku tych rolników, którzy nie wykorzystują zwrotów VAT-u, jest to jakaś korzyść. Dla tych rolników, którzy i tak mają zwroty VAT-u, nie ma tutaj korzyści. Kolejnym problemem są klęski żywiołowe. Utrudniają one przewidywalność planowania inwestycyjnego, utrudniają gospodarowanie na wsi. Aby temu zapobiegać, wdrażamy nowy system ubezpieczeniowy. Przejęliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w oparciu o ten system chcemy możliwie szeroko udostępnić ubezpieczenia dla rolników. I to też, szanowni państwo, z bardzo wydatnym wsparciem ze strony Skarbu Państwa. Dodatkowe środki mają być również na program przetwórstwa rolnego oraz dopłaty dla rolników. Niech się rolnicy europejscy boją. Niech się boją, bo jeżeli polski eksport wzrósł od czasu wejścia do Unii Europejskiej siedmiokrotnie, polski eksport do Unii Europejskiej, polski eksport żywności, przy niższych dopłatach do hektara, to my gwarantujemy teraz i dla 95-97% rolników wyrównamy, a nawet przekroczymy średnią unijną. Wszystkie te plany mają być realizowane niezależnie od tego, kiedy Komisja Europejska zakończy proces akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. To są programy, które są ujęte w Krajowym Programie Odbudowy i jeszcze inne. I chcę państwu stąd powiedzieć, zagwarantować i zadeklarować po raz pierwszy, że my te programy będziemy realizować niezależnie od tego, czy proces akceptacji KPO będzie trwał miesiąc, rok czy dwa lata. Te pieniądze w końcu dostaniemy, ale programy realizujemy już dzisiaj. Głos zabrał również Janusz Wojciechowski, europejski komisarz do spraw rolnictwa, który zapowiedział, że 2 marca Komisja Europejska przedstawi komunikat w kwestii nawozów. Zaznaczył, że on sam jest za tym, aby propozycje polskiego rządu i premiera zostały przedstawione w